Cześć! Dziś powiemy sobie o zmianach w Google Merchant Center. Przed rozpoczęciem upewnij się, czy aby na pewno w odpowiedni sposób subskrybujesz nasz kanał. Sprawdź, czy pod filmem widzisz napis subskrybujesz na szarym, czy może subskrybuj na czerwonym tle. Gdy zasubskrybujesz, pojawi się taki dzwoneczek i on również ważne. Dzięki niemu będziesz otrzymywał powiadomienia, nie tylko pojawi się nowy film. No to tyle w temacie subskrybowania. Przejdźmy do tematu dzisiejszego filmu. Google rozszerzyło listę krajów, dla których ustawianie informacji o kosztach dostawy w Google Merchant Center stanie się obowiązkowe. Znalazło się na niej m.in. Polska. Obowiązek ten dotyczy również reklamodawców celujących w rynki austriacki, belgijski, kanadyjski i irlandzki. Informacja o dostawie stała się obowiązkowa z dniem 20 czerwca 2019 roku. Konta, na których nie ma wprowadzonych usług dostawy, od tego dnia mogą mieć odrzucone produkty. Alerty dotyczące ewentualnych braków Pojawiły się w zakładce Diagnostyka. 22 kwietnia. Informacje o dostawie można wprowadzić na dwa sposoby: poziom konta lub poziom produktu. Najprościej będzie zaimplementować informacje o dostawie poprzez ustawienie konta. W głównym widoku menu Google Merchant Center znajduje się odnośnik do zakładki Dostawa. Dostajemy nową usługę dostawy poprzez kliknięcie plusa. Następnie wpisujemy nazwę usługi i dodajemy informacje dodatkowe, takie jak obszar dostawy. Czas dostawy, minimalna wartość zamówienia oraz koszt dostawy. Kolejną oficjalnie zakomunikowaną przez Google zmianą dotyczącą specyfikacji danych produktów dla reklam produktowych jest częściowa automatyzacja przydzielania Google produkt kategorii, jeśli takowa nie została określona przez reklamodawcę. Istotna zmiana czeka w sklepy internetowe z odzieżą, gdyż do wymaganych atrybutów dojdą także rozmiar, kolor, grupa wiekowa. Oraz płeć. W zakładce diagnostyka zaczną się pojawiać alerty, jeśli nasz plik produktowy nie posiada wymaganych atrybutów. Od lutego 2020 roku pliki produktowe nie zawierające powyższych informacji mogą mieć odrzucone produkty. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, by być zawsze na bieżąco z filmami, jakie będą się tutaj pojawiać. A jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, odpowiemy na każdy z nich. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Rafał z Verseo.